Co powinniśmy wiedzieć o wyborach prezydenckich? Wybory odbędą się 10, 17 lub 23 maja. Nie wiadomo. Tym razem nie pójdziesz do lokalu wyborczego. Będziesz głosował korespondencyjnie. Czy to dla Ciebie bezpieczne? Według lekarzy koronawirus może utrzymywać się na papierze nawet przez 24 godziny. Listonosz wrzuci do Twojej skrzynki pakiet do głosowania. Zostanie on wysłany na Twój adres ze spisu wyborczego. Jeśli tam nie mieszkasz, nie zagłosujesz. Jeśli ktoś wyjmie Twoją kartę ze skrzynki, może zagłosować za Ciebie. Otrzymasz dwie karty. Na jednej postawisz krzyżyk przy swoim kandydacie, na drugiej wpiszesz swoje dane. Ktoś może zobaczyć, na kogo oddałeś swój głos. Wypełnione karty wrzucisz do skrzynki nadawczej. Jeszcze nie wiadomo, gdzie ją znajdziesz i jak będzie wyglądała. Tych wyborów nie organizuje Państwowa Komisja Wyborcza, tylko politycy rządu PiS. Dlatego Koalicja Obywatelska proponuje bezpieczne wybory. Za rok 16 maja 2021 roku. Tradycyjne, korespondencyjne przez internet. Przeprowadzone przez PKW w konsultacji z lekarzami. Poprzedzone uczciwą kampanią wyborczą. Zgodnie z Konstytucją RP.